Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcineczku u mnie na kanale, witam. Słuchajcie, witam w kolejnym dniu edycji. Jest, jak wy to oglądacie, jest środa. Same jak ja to nagrywam, to też jest środa, dzień loda. Tak, dzisiaj jest środa, jutro jest czwarteczek, także bardzo przyjemnie, a wiecie czemu przyjemnie? A to zaraz chwileczkę wam powiem. Słuchajcie, na samym wstępie tego materiału prosiłbym was o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, jeśli wam się to podoba, no i oczywiście do wzięcia udziału dla subskrybentów kanału do konkursiku. Tak, co 150 łapek w górę wylosowujemy jedną osobę, co 150, także mogą być to nawet 2, 3, 4, 5 osoby, które chcą coś fajnego wygrać na serwerze. Wystarczy, że piszecie swój nick w opisie, czyli w komentarzach po prostu. Piszecie swój nick, myślnik, na przykład jedno jajko, na przykład 10 skrzynek albo ranga SVIP, a ja losuję taką osobę i takiej osobie po prostu nadaję to, co chcę. O, co tu się kurwa dzieje? O ty. Ostatni raz chyba coś takiego ożywa, wariaciku. Troszeczkę zmian tutaj co prawda nadeszło na serwerze, ale to może nie gadajmy o tym, bo o tym mógłby być kolejny materiał. Tak samo była konferencja, którą przeprowadzał Trumpa, była beka totalna, ale to nic takiego. O, właśnie sobie tak patrzyłem na podgląd i naprawiłem błąd z moimi poprzedniejszymi renderami. Już nie będzie takich ścinek na ekranie. No i co, wracając do samego tematu, była konferencja, dosyć dużo na niej poruszyliśmy, ale to oczywiście w późniejszych częściach, oczywiście jak był już Daxover i tak dalej, liderami gildii troszeczkę porozmawialiśmy. No ale dobra, nie jest to, bo to można o tym nagrać kolejny odcinek, także przejdźmy może do samego sedna. Słuchajcie, dzisiaj jest środa, dzisiaj jest dzień, gdzie jest już, są przeprowadzane wojny gildijne. Jest godzina aktualnie 11, na serwerze jest 700 osób, prawie 700. Co prawda fajny wyniczek, no nie oszukujmy się, w szczególności koła praca, wiadomo. Maturki i te inne pierdołki, wiadomo jak jest. No i co? Może to tak, przejdźmy do takich rzeczy parafialnych, informacyjnych, czyli wojny gildii, jeśli wypowiadacie generalnie, można wypowiadać do godziny 24, tak? Jeśli tą wojnę wypowiedzicie do godziny 24, ona przychodzi na kolejny dzień z tą gildą. Znaczy, ta wojna przychodzi na kolejny dzień. Jeśli wypowiedzicie w środę, no to w czwartek ją będziecie mieli. Tak mniej więcej to wygląda, bo tam parę liderów chyba pytało. Także mówię na odcineczku przy okazji, dla osób, które też mogłyby nie wiedzieć. No i jeśli chodzi o TNT, to jest od godziny 19 do 22. Co jeszcze na serwerze się takiego zmieniło? No tak trochę błędów zostało ponaprawione, ale wiecie jak jest? Jeśli chodzi o Nether, został on otwarty, ale czy błędy zostały naprawione wszystkie w nim? Też o tym jeszcze nie wiem. Tak prezentuje się Nether. No, także tak to mniej więcej wygląda. No dobra, przejdźmy może na spawna po prostu. I teraz wam powiem, co dzisiaj w odcineczku będziemy robić, tak samo jak i w kolejnym. Podzielimy ten odcinek na dwie partie, dlatego że żeby nie był po prostu zbyt długi. Ocenimy wszystkie topowe gildie, czyli od top 1 do top 16 na dwóch odcinkach. I oprócz tego gildie, które chciały i są na grupie na Discordzie i do mnie pisały, na przykład takie, na razie do mnie pisały takie jak East i gilda ZPP, chcą też, żeby ich ocenić, także ich ocenimy. No i oczywiście ocenimy ich dzisiaj, wstawimy to dzisiaj ten odcinek i jutro, a dzisiaj wam nagram to, jak te gildie będą wyglądały podczas po prostu wojny, nie? To też może być bardzo ciekawe i zobaczymy, jak gildie podczas po TNT po prostu będą te topowe wyglądały. Tutaj mamy gildie Simp i WBS, z którym się jakby
napisały do mnie i się jakoś z nimi kontaktowałem na Discordzie, że te gildie po prostu nie chcą na Game Modzie trójce, żeby oglądać ich od środka, także będziemy przechodzili na GM1. To przejdźmy może do top 10 gildii, a w kolejnym odcineczku pokażę wam resztę topowych, fajnych gildii. Może przejdźmy tak, do gildii USA. Zostawimy po prostu chyba typowo skrzyneczkę, już po prostu typowo skrzyneczkę, gdzie będziemy chowali chyba itemki. Może gdzieś taką troszeczkę ukrytą, żeby nie każdy tam z graczy wiedział tych gildii. Weźmy im, nie wiem, tak po 10 to trochę mało chyba już. No, weźmy trochę im więcej, czekajcie. O, czekajcie, bo makro nie mogę. Dobra, weźmy im tak po... O, po 21, niech będzie nawet po 21. Tak, o. To będą nagrody po 21, bo ukrywamy im fajnie, także. Dobra, przechodzimy do Gildiusa. Co prawda... Dobra, tak, okej, zobaczmy co tutaj się zmieniło. W sumie z góry, z tego co pamiętam, dużo się nie zmieniło oprócz tej samej beczki chyba, samej w sobie. No i góra, no to wiadomo, dół jest taki, także zobaczymy. Jestem ciekawy bardzo, jak będzie ta gilda wyglądała podczas wojny. Czy będzie w ogóle przeprowadzała taką ową wojnę na serwerze, czy nie. I jestem ciekawy, a na pewno jeśli jakieś gildie będą przeprowadzały takie wojny, to na pewno wam z miłą chęcią pokażę, jak te gildie po prostu wyglądają. Tutaj chowam, mam nadzieję, że się nikt nie skapnie. Tutaj schowam im 21 skrzyneczek. Macie kordy i lecimy dalej do gildii Kret. Gildia Kret, tepamy, cyk. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj już się troszeczkę pozmieniało. Żółwik jest o wiele ładniejszy, z tego co dobrze pamiętam. Tak. No i jest jakiś tu teren. Tylko że sam teren w sobie jest, mi się wydaje, nie jest taki piękny do założenia gildii, ale oni jednak się nie poddają. O, dobra. Tutaj jest dosyć dużo zabezpieczeń. Tam chyba z gildii Kred nikt do mnie nie pisał, ale będę starał się nie pokazywać mechanizmów po prostu. Oj, dobrze, Danuta, dobrze, dobrze. Przepraszam, Gildia Kret. Jeśli coś pokazałem już. No jest tutaj ciekawie, jest na pewno ciekawie, będzie ciekawie. Żółwik, no tutaj już brydaweczki, jakieś te sprawy, napotki, inne pierdoły. Tutaj już mam pełno mechanizmów zrobionych, obronnych, co prawda. Jestem ciekawy tutaj, gdzie oni tak mniej więcej mogą mieć pokój. A te gilda Kret, co prawda oni góry żółwia jakiego takiego nie mieli fajnego, ale ten dół już mieli bardzo dobrze rozkopany i dosyć w szybkim też tempie. Także tu nie ma co się dziwić. No i nie, no tutaj... Nie, no tutaj tak szczerze z gildii Kret chyba jeszcze nikt do nas na Centrum Pomocy nie przyszedł z taką sprawą, że o, ktoś się mi tam wbił do gildii, ten, no parukami, parełkami, więc... No tutaj ewidentnie widać, że tą gildię potrafią dobrze przygotować. Dobrze na pewno przygotować. Patrzcie, tutaj po ostatnim chyba moim odcinku rozkopywali, tak mi się wydaje. A ja schowam dzisiaj im troszeczkę... O, tutaj im chyba schowam, tak. Tutaj im troszeczkę schowam. I tutaj są kordy, gdzie chowam im po prostu... A, no tak, no to do piecyka, zapomniałem. To wstawmy im po prostu piecyk, gdzie schowamy im wszelkie... Temki, czekajcie, cyk. No i cyk. No i dobra, mają tutaj nagrodę na tych kordach. Przechodzimy do gildii Amen. Także Amen, cyk. Cyk i mamy, zobaczmy sobie. A, no tutaj się zmieniło. Tu widać od razu, że troszeczkę się zmieniło. Znaczy troszeczkę, bardzo dużo się zmieniło. To jest oczywiście za terenem gildii, także takie widzimasy są. Są potrzebne też, jak widać. To, no tutaj tak można patrzeć, czy tutaj na teren gildii nie wchodzi czasem, wchodzi. No tak nie, no dozwolone. Żadnych też mechanizmów zbytnio nie ma, z tego co widzę. Jest spoko, ale też nie po to tu jesteśmy, żeby oceniać, czy wszystko jest legit. Zobaczmy tutaj. Co prawda, no, kuboid widać, że jest zrobiony, jest duża poprawa od, tak naprawdę od 24 godzin. O, się zakrztusiłem, tej. Zobacz to. U mnie tak na teksturpaku taka wiksa jest generalnie. Ale no jest nieźle, no jest nieziemsko, wam powiem. Jest nieziemsko. Samych co prawda mechanizmów tutaj chyba nie ma.
No tak nie, no nie ma. Nie, co prawda nie ma. Nie ma. Czekajcie, ale musiałem zobaczyć, czy ta gildia na pewno też nie chciała, żeby mnie pokazała, ale jest git, w porządku. Nie ma, co prawda. O, aż mi FPS-y tutaj spadły. Prawda, nie ma tutaj żadnych mechanizmów, ale no jest gildia przygotowana na pewno na niejedno oblężenie, nie? Także fajnie, fajnie, no. Dobra, wchodzimy sobie na game moda jedynkę. W ogóle ja mam dźwięki, teraz głosy sobie wezmę i schowamy im tutaj, tak w rogu, skrzyneczki dla nich, także cyk. No i dobra, cyk, mamy to. To mamy gildię Amen już załatwioną, gilda 1 ST. Tepamy się, cyk. Wchodzimy na game moda trójkę, cyk, cyk. No i patrzymy. Tutaj na razie góra, co prawda nic takiego specjalnego, no dół jakieś pomieszczenie, wiadomo. No i tutaj oczywiście też pod oblężenie porobione, zobaczcie z perspektywy czasu, jak gildie wszystkie przygotowują się już do samych tego, do samego, wiecie, do samej walki tej, do obrony swojego tak naprawdę kuboidu, nie? No i też, co warto też powiedzieć, duża część osób też się spinała. No, dlaczego tam nie zrobicie tych schowków, z tych slash kieszeń, slash skarpeta, slash ta i tamto, bo tych itemów mamy tyle, że nie ma gdzie je chować. No ale teraz tak patrząc, w sumie, jak kiedyś się grało, jak ja grałem też kiedyś, no to z tego, co ja grałem, wbijając się do innej gildii podczas wojen, to wbijałem się do tej gildii po to, aby ich po prostu przebić, bo ich nie lubiłem, albo po prostu po to, aby ograbić im po prostu gildię, nie? A teraz, jakbyśmy teraz wprowadzili jakiś tam slash kieszeń, slash skarpeta, różne inne plecaki, wydzimy się duperele, to nie oszukujmy się, ale wbijanie do samej gildii by było bez sensu, bo wtedy wbijasz do gildii, wtedy kiedy chcesz uprzykrzyć, no, przebić tam po prostu gildię, bo ich nie lubisz na przykład. Ale tak po to, żeby zbierać jakieś itemy, to co zrobisz? No nic nie zrobisz. Wiadomo. A tak to ludzie mają powypychane plecaki, jakieś inne duperele i oni po prostu logają w dupie, mają ten kuboid, bo i tak itemy mają pochowane po schowkach, innych pierdołach. A tutaj, no to wiadomo, że coś mają do oj! Coś mają na pewno do stracenia i ten kuboid coś dla nich na pewno świadczy. No tutaj ładny kajwik mają na pewno chłopaki z gildii 1SK, na pewno ładny. A czy praktycznie, to jest też druga sprawa. No tutaj te stoliareczki kopię ładnie, ładnie, no ładnie, powolutku. Zobaczcie, że w tych gildiach tak jeszcze jest spokojnie, no bo wiadomo, jest godzina dosyć wczesna i tych osób nie ma zbyt dużo. Dobra, tutaj zostawimy im chyba w gildii 1SK, zostawimy im tutaj skrzyneczki, także niech mają chłopaki. No i przechodzimy chyba raczej już do kolejnej gildii, no bo kurczę, nie jesteśmy, już zostały nam ile? 4 gildie, a już jest 10-minutowy ponad odcinek. Lecimy dalej, gildia kolejna, lump. Tepamy do gildii lump, szybko zobaczymy, co tam się dzieje. Potrzymy, cyk. Lumpy, na pewno widać poprawę, jeśli chodzi o foskę. To jest na pewno no, jedna z ładniejszych fosk, z praktyczniejszych moim zdaniem, bo duża, przestrzenna, każdy by się zmieścił, w szczególności ja, takie bydle. Dół, co prawda, no tak jak widać, skromniutki, fajniutki, fajny ten, po to, żeby się poklepać. Spoczko. Zostawiamy im tutaj oczywiście nagrodę. Także co, te mamy do kolejnej gildii, czyli Hovus. Z poprzedniego oceniania też ich ocenialiśmy, zobaczymy, jak się gildia zmieniła. Tu mieli bardzo dużo tych cave'ów. No i tutaj no górę nie ma co sprawdzać u nich, także się nic nie zajęli tym. Ale zobaczcie tutaj, już patencik odnośnie lawy, jest zabezpieczenie. No i jest kopane tutaj na piątkach, na jakichś innych pierdołkach. No i tutaj im brakuje, dużo im brakuje. Tu chyba pokój jest opuszczony już. Także no. Dobra, zostawiamy im tutaj skrzyneczkę. Niech mają chłopaki, jak przyjdą ze szkołki. Niech mają skrzyneczkę, cyk.
No i mam, o tutaj macie kordy, właśnie zapomniałem podać. I tepamy do gildii żaba, to będzie przedostatnia gildia, która zostanie przez nas oceniona, gildia żaba. No tutaj widać też duży postęp. Tutaj widać przeciwników z daleka, tak można powiedzieć. Jakaś budowla nawet przez kogoś zrobiona. Widać przeciwników z daleka, nie da się tego ukryć. Gildia żaba, zobaczmy sobie. No tutaj jest nieźle, jest nieźle. Jest nieźle po prostu. Bo tutaj, oj, wariacik. Jest nieźle po prostu. Ale z tego co pamiętam, gildia żaba nie pisała, żeby na game modzie trójce nie przelatywać przez ich boi, także nie czuję się zobowiązany do tego, żeby korzystać z jedynki. No więc lecimy tutaj. No tutaj, oj, tu jest grubo. Tu jest grubo. Tu mi się wydaje, że nie chciałby nikt po prostu wpaść. No. Ja bym tu nawet nie podchodził, żeby wysadzić jedno TNT, tak szczerze. Bo bym się bał, że tu wpadnę kiedyś. No to jest taka droga bez ucieczki, nie? To by był fajny challenge. Jak uciekniesz, wygrywasz 1000 zł. Nie, to był to nieźle, nieźle. Nie mówię, że to nie jest niewykonalne, ale jest na pewno ciężkie, nie? Dobra, zostawiamy im tutaj skrzyneczkę taką. Mają wszędzie dalej. Jak już nie chciałbym u kogoś w pokoju niechcący zostawić prezentu. Może tutaj, o. Może tutaj zostawimy im. Cyk. No i dobra, mamy gildię żabę załatwioną. No i gildia milk, czyli ostatnia gildia. Tepamy do niej, cyk. I patrzymy, co ciekawego. Co ciekawego, na górę to nie ma co przychodzić. Milki na spokojnie tutaj edycję prowadzą, jak widać. Nic ciekawego, ale pod topkę grają. Także prezenty oczywiście zostawiamy. Zostawiamy prezenciki. I tutaj są kordy. No i co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. W kolejnych odcineczkach przedstawimy gildię już od top 10 w górę, czyli 11 do 16, łącznie z gildią Crab, Pipo, Sot i tak dalej. Łącznie z tymi gildiami, które chciały być ocenione. Łącznie z gildią tak naprawdę East i też ZPP, bo widzę, że ich nie ma w topce, a pisali, że chcieliby zobaczyć siebie na odcineczku, także no. To by było na tyle, dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro w kolejnym odcineczku. No i oczywiście w piąteczek w podsumowaniu tych wszystkich gildii, jak sobie radzą podczas TNT. Także co, żegnam się, no i na razie.